Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie z plebanii Kościoła Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu. Witam gospodarza dzisiejszego spotkania, księdza proboszcza, kanonika Andrzeja Zblewskiego. Witam serdecznie gościa, tak jak i ja jestem gościem, księdza proboszcza, kanonika Kościoła Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzynie nad Drywęcą. Szanowni Państwo, do tej pory spotykaliśmy się w Domu Kultury na organizowanych właśnie przez nas wspólnie imprezach towarzyszących świętom Bożego Narodzenia, przeglądzie twórczości artystycznej Boże Narodzenie i przeglądzie kolęd i pastorałek. W dniu dzisiejszym ze względu na panującą sytuację spotykamy się w plebanii Kościoła Golubskiego. Bardzo dziękuję księdze proboszczu za przyjęcie, bardzo dziękuję księdzu Jarkowi za obecność. No i czymś trzeba to spotkanie rozpocząć. Ja przed spotkaniem zostałem poproszony przez szefa telewizji Golub Dobrzyń, żeby to spotkanie nie było zbyt długie, ale no, łatwo powiedzieć, trudniej wykonać. No, jak można powiedzieć w kilku zdaniach czy krótko coś, co tak naprawdę jest dla nas wszystkich najważniejsze? Te święta Bożego Narodzenia są świętami najważniejszymi dla nas w roku. Tutaj księża proboszcza pewnie będą się z tym nie zgadzali. Ważniejsze są święta, jeżeli chodzi o rok liturgiczny, ale jednak no, jeżeli chodzi o rodziny, o spotykanie się, te święta niosą za sobą ogromną radość i są dla nas bardzo, bardzo ważne. No i od czegoś trzeba zacząć. I tak naprawdę w zasadzie wczoraj olśniło mnie, od czego dzisiejsze spotkanie i tą rozmowę zacznę. Od czegoś, co tak naprawdę zapoczątkowało całą nową historię, naszą historię, historię chrześcijaństwa, historię nadziei, historię wiary, historię Bożego Narodzenia. Drodzy proboszczowie, a tym początkiem to były słowa: zdrowaś Mario. Słowa powtarzane niezliczoną ilość razy. Pytanie, czy tak naprawdę dociera do nas, co by się stało, gdyby Maria zamiast odpowiedzieć tak, niech mi się stanie, byłoby inaczej, by odpowiedziała inaczej. Cała historia nasza potoczyłaby się inaczej. Czy mam rację? Tutaj zwracam się do gospodarza. Pan Bóg ma swoje możliwości dotarcia do człowieka i do świata, ale rzeczywiście ten moment przyjścia Chrystusa na świat wycisnął niesamowite znamie do tego stopnia, że czas liczymy do narodzin Chrystusa i po narodzeniu Chrystusa. I myślę, że Pan Bóg nawet wtedy, gdyby zaplanował w inny sposób przyjście na świat, zbawienie człowieka, to by to zrealizował. Ale jego wolą było właśnie przyjście przez Maryję. Tę, która swoim fiat zgodziła się na Boże Macierzyństwo. Jest to fakt, więc myślę, że nie ma co zastanawiać się, co by było, gdyby. Ona po prostu się na to zgodziła i cieszymy się jej zgodą. Bardzo dziękuję, księże Jarku. Na pewno jest to jakiś początek, ale ja dodałbym może ku uzupełnieniu, jest to początek wypełniania się obietnic dużo wcześniej złożonych. Pan Bóg obiecał człowiekowi po grzechu pierworodnym, kiedy znaleźliśmy się jako ludzie w tragicznej sytuacji oddzielenia od Boga, że nas nie zostawi. Ta obietnica trwała przez pokolenia, aż do tego punktu w historii, który da się obliczyć, da się wskazać bardzo prawdopodobną datę, od której, jak ksiądz Andrzej powiedział, mierzymy naszą erę. Pan Bóg zaczął wypełniać swoją obietnicę i tutaj też jest to warte podkreślenia, że Bóg jest prawdomówny. Jak zapowiedział, tak zrobił. Oczywiście potrzebował do tego tej zgody Maryi.
tej zgody, którą Maryja wypowiedziała, ten fiat, niech mi się stanie według Twego słowa. Dokładnie tak, moi drodzy. Od II wieku w Judei jest tradycja wskazywania miejsca narodzenia. Przez okres ponad 300 lat to miejsce było nie tak bardzo rozpowszechnione. Prześladowania chrześcijan i tak dalej, dopiero za Konstantyna Wielkiego powstała bazylika w miejscu, w którym narodził się Chrystus Pan. Skądinąd wiem, że bywaliście w tym miejscu. Bardzo bym prosił, żebyście się podzielili swoimi wrażeniami z tego najważniejszego miejsca dla chrześcijan, jeżeli chodzi o narodzenie. Bardzo proszę, księże Jarku. No, faktem oczywistym jest, że taka zmiana w sposobie bycia chrześcijan na świecie zaszła właśnie za cesarza Konstantyna, który pozwolił na publiczne wyznawanie wiary w Chrystusa. Nie mylmy tego, nieraz wtłaczamy do świadomości, że nakazał wyznawanie chrześcijaństwa jako religię państwową. Nie, on po prostu powiedział, że to jest też legalna religia. I jego matka, święta Helena, udała się do Palestyny, gdzie w dość jeszcze nieodległym czasie od wydarzeń historycznych oznaczyła miejsca ważne dla chrześcijan, między innymi miejsce narodzenia Pana Jezusa w Betlejem. Jeśli chodzi o to, jak nazywamy, czy to jest grota, czy to jest żłóbek, czy to jest szopka, myślę, że to jest sprawa naszego języka, jak nazywamy miejsce, gdzie mieszkają zwierzęta. W dawnej Palestynie, tak zresztą jak do niedawna jeszcze, bo i w XIX, i na początku XX wieku, także myślę w Polsce, domy mieszkalne połączone były też z częścią przeznaczoną dla zwierząt. Wiemy, że w domach nie było już miejsca ze względu na ten spis powszechny, jaki się odbywał. Jedyne wolne miejsce to było miejsce, gdzie przebywały zwierzęta. Dla mnie zawsze takie uderzające jest centrum, czy to jest, nazwiemy stajnia, czy obora, czy szopka, ale centrum, czyli żłóbek, czyli miejsce, gdzie gospodarz kładł pokarm dla zwierząt. I Pan Jezus urodził się, jest to położony w miejscu, gdzie kładzie się pokarm. I to gra z nazwą Betlejem, bo Betlejem tłumaczy się dom chleba. On się narodził jako pokarm. I pierwszym jakby znakiem tego było to, że leży w miejscu, gdzie leży pokarm dla zwierząt, ale pokarm. Jest też taką ciekawostką, że gdy w 614 roku Persowie napadli na Palestynę i złupili ją, zniszczyli wszystkie miejsca kultu chrześcijańskiego, oszczędzili jedynie tę konstantyńską bazylikę narodzenia, gdyż była ozdobiona już wówczas, w IV wieku, mozaiką przedstawiającą pokłon trzech mędrców. Ci mędrcy, którzy przybyli ze wschodu, byli ubrani w szaty perskie, orientalne. Gdy najeźdźcy weszli i zobaczyli kłaniających się, ubranych tak samo jak oni, trzech mędrców, magów, królów, powiedzieli, no to są nasi ziomkowie. Nie zniszczyli tej bazyliki jako jedynej i ona jako jedyna jest oryginalna do dnia dzisiejszego. To wiele, wiele różnych jeszcze można by tam dodawać szczegółów, ale to jest bardzo ważne. No i to centrum, gdzie schodząc nieco poniżej poziomu podłogi jest napis mosiężny. Tutaj słowo stało się. Tutaj Jezus przyszedł na świat, więc punkt taki, nieważne czy 2 metry w tę stronę, czy w tę stronę, ale było to w tym miejscu, gdzie stał żłóbek, gdzie też święty Hieronim, jak wiemy, mieszkał i tłumaczył Pismo Święte. Wiele można by o tym miejscu jeszcze mówić. Jest to na pewno miejsce też kultu wielu religii. Tutaj księże Andrzeju może kilka słów jeszcze ksiądz dopowie. No tak jak ksiądz Jarek wiele razy był, ksiądz Andrzej również. No bardzo proszę jeszcze też jak gdyby
tytułem dopowiedzenia, chociaż ksiądz Jarek powiedział bardzo dużo. Miejsce, które, w którym według tradycji narodził się Pan Jezus, jest oznaczone właśnie mosiężną gwiazdą. Niektórzy pielgrzymi... Pozwoliłem sobie wydrukować, tak, może będzie widać. Niektórzy pielgrzymi mogą położyć się obok tego otworu w środku gwiazdy i dotknąć skały, na której podobno ciało Pana Jezusa było złożone. Jest to niewielkie pomieszczenie. Mieści się tam z trudem przynajmniej jedna pielgrzymka autokarowa, ale to z wielkim trudem. Atmosfera w tym miejscu jest niesamowita. Taka świadomość, że tutaj no, słowo stało się ciałem. Pan Jezus przyszedł na świat. Bazylika jest pod zarządem obecnie dwóch wyznań, Kościoła prawosławnego i ortodoksyjnego. Natomiast Kościół katolicki, czy wyznawcy Kościoła katolickiego, pobudowali świątynię zaraz za ścianą, jak patrzy się na ołtarz główny tutaj z tej strony, po lewej stronie. Jest to kościół pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Tym bardziej jest nam to miło, bo i ksiądz Jarek i ja jesteśmy proboszczami kościołów dokładnie pod tym samym wezwaniem. I tam pod opieką właśnie kapłanów, zakonników, franciszkanów, znajduje się ten kościół świętej Katarzyny Aleksandryjskiej i wielkie uroczystości, szczególnie właśnie Boże Narodzenie, rozpoczyna się od uroczystości w kościele świętej Katarzyny i przejściu do Bazyliki Narodzenia Pana Jezusa. Przepiękne miejsce. Życzę każdemu, żeby mógł tam stanąć, chwilę się pomodlić. Ja miałem to szczęście dwukrotnie tam przebywać. Raz z pielgrzymką, a raz, mogę powiedzieć tak, w połowie prywatnie. Na pewno wrażenia niezapomniane. Tutaj pozwoliłem sobie właśnie do kamery pokazać to miejsce, jak wygląda i właśnie to jest miejsce tak naprawdę uznawane za miejsce narodzenia Pana. W podziemiach Bazyliki. W podziemiach Bazyliki. Trochę może szokujący jest sam fakt, że to niewielkie miasteczko Betlejem jest otoczone takim rodzajem parkaru, właściwie z metalu, pełno w tym elektroniki, różnych kamer, są żołnierze. Gdy się wjeżdża, bo Betlejem leży na terytorium autonom palestyńskiej. Gdy się wjeżdża choćby z Jerozolimy, z części żydowskiej, no trzeba przejechać tuż obok stanowisk żołnierzy z potężną bronią do miejsca, które jest symbolem pokoju. To jest takie zawsze przykre. Zestawienie jest przerażające. Pierwszy pobyt w Betlejem wycisnął na mnie niesamowite takie piętno, przerażające. Ten wysoki mur na 8 metrów, który okala całe Betlejem, jeden wjazd, kontrolę żołnierzy, którzy młodych, też studentów, którzy chodzą w mundurach z bronią gotową do strzału. No i właśnie ta droga na pole pasterzy, gdzie na jednej ze ścian jest coś w rodzaju muralu. Jest narmalowany biały gołąb jako znak pokoju, w celowniku karabina snajperskiego i biały gołąb ma kamizelkę kuloodporną. Jest tam napis w języku palestyńskim, ja go kompletnie nie potrafiłem odczytać, ale wrażenie niesamowite. I drugi raz, gdy byłem, to już nie musiałem przechodzić tej całej procedury wpuszczania, kontrolowania, ponieważ, tak jak mówiłem, częściowo był to prywatny wyjazd. Udaliśmy się tam z księdzem Piotrem Rutkowskim, obecnym proboszczem Łobdowa, samochodem dyplomacji watykańskiej. Więc jechaliśmy bezproblemowo i mogliśmy się poruszać, gdzie tylko chcieliśmy. Super. No właśnie, to są bardzo, bardzo no interesujące, mam nadzieję, Państwa spostrzeżenia osób, które no,
osobiście to miejsce nawiedziły. No, trudno jest mówić tak naprawdę mniej szczegółowo. Ja Państwa bardzo przepraszam, tutaj już rezygnuję z kilku punktów, które w programie dzisiejszego spotkania były, ale rzeczywiście to miejsce, Dom Chleba, jak ksiądz Jarosław powiedział, zapamiętajmy, Szanowni Państwo, Dom Chleba, Betlejem. Nie każdy to, ja w zasadzie ten termin do tej pory jak gdyby miał na uwadze. No, ta symbolika, też do tego przejdę, jest dla nas chrześcijan szalenie istotna i ważna. Ale co jeszcze by warto dodać? Że w Betlejem urodził się król Dawid, a w zapowiedziach prorockich Jezus miał być potomkiem Dawida. Nazwany synem Dawida zresztą w Ewangeliach wielokrotnie. I nieprzypadkowo tam się Maryja z Józefem znaleźli, ponieważ ogłaszając spis ludności, musieli udać się do Betlejem, miasta, tak. Do miasta pochodzenia. Kochani, szybciutko przejdziemy przez wieki. Mamy temat już, mam nadzieję, typowo związany z polską tradycją, a więc przechodzimy do kolędowania, do śpiewania kolęd. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że pierwotnie, powiedzmy w wieku XV, te kolędy były zapożyczone, tłumaczone na język polski z łaciny, od braci czeskich. Natomiast wiemy doskonale, że już od XVII-XVIII wieku pojawiają się utwory, które śpiewamy tak naprawdę do dnia dzisiejszego. Najpiękniejsze polskie tradycyjne stare kolędy, Bóg się rodzi, dzisiaj w Betlejem i tak dalej, i tak dalej. A więc to kolędowanie szalenie nam znane i szalenie nam bliskie. Dzielenie się opłatkiem. Tutaj mieliśmy przed spotkaniem z Państwem taką właśnie bardzo ciekawą rozmowę na temat w ogóle symboliki i dzielenia się chlebem. Jak to wyglądało na przestrzeni wieków. Ale właśnie w dniu dzisiejszym, czas pandemii, mamy szalenie skomplikowaną sytuację. Tak naprawdę niespotykaną do tej pory. Ogromne utrudnienia w komunikacji i tak dalej, i tak dalej. Gościliśmy naszych kapłanów w swoich domach w ramach spotkań duszpasterskich z wiernymi, tak zwanymi kolędami. W tym roku wszystko jest postawione na głowie. Jak to będzie wyglądało, wiem, Państwo również, mamy dwie różne diecezje. Chyba episkopat opowiedział się, że jest dowolność, ale jak w naszym mieście, tutaj zacznę może od księdza Jarka, jak w naszym mieście te kolędy w tym roku będą przebiegały? Może chciałbym poprosić najpierw moich parafian z tamtej strony rzeki o szczególną uwagę w niedzielę, bo dopiero w niedzielę będziemy mogli powiedzieć, jak pasterki będą wyglądały bardziej szczegółowo. Ta o 22 i ta o 24, bo chcemy być w zgodzie ze wszystkimi zarządzeniami władz państwowych i sanepidu. Do ostatniej chwili czekamy na najbardziej aktualne informacje. Jeśli chodzi o samo kolędowanie, może wrócę do tego motywu, tak. Śpiewania kolęd. Dla mnie w kolędach są dwa takie elementy wyrażane. Po pierwsze, zdumienie, co się wydarzyło. Bóg się rodzi, moc truchleje, ogień krzepnie, blask ciemnieje, wszystko się robi nowe. A z drugiej strony ogromna czułość matki. Ogromna miłość matki i to się przejawia w kolędach i w pastorałkach. Choćby Jezus Malusieńki czy Lulajże Jezuniu. To jest święta miłość matki do dziecka i chciałbym o tym może w tym roku szczególnie powiedzieć, że w kolędach to jest wyśpiewywane. Myślę, że każdy takiej miłości bardzo potrzebuje. Elementem od wieków towarzyszącym świętom jest właśnie wizyta duszpasterska, czyli też kolędo zwana
wizyta... Bardzo szybko zrobiłem, ale tak. To się szybko nie da, widzicie Państwo. Tak, no to jest też trochę tak, to w kontekście tej radości, tych świąt, w domach stoją choinki, dzieci śpiewają kolędy, wiele z dzieci potrafi coś zagrać na instrumentach, jakiś fragment kolędy. No, ma to swój urok, jest to też bardzo ważna rozmowa, choć krótka z konieczności, ale naprawdę ważna dla nas i dla, mam nadzieję, większości parafian, bo widzimy się bliżej w domu. To jest, my jesteśmy gośćmi i jesteśmy wdzięczni, że możemy być pod dachem konkretnej rodziny czy osoby. Jak będzie w tym roku wyglądała sytuacja, nie wiemy jeszcze. Biskupi podejmują decyzje autonomicznie, każdy dla swojej diecezji. My otrzymaliśmy 5 propozycji różniących się od siebie do wyboru. Na pewno trzeba dopasować to i do wielkości parafii, i do specyfiki zamieszkania, czy to są parafiani mieszkający w niewielkich wioskach, czy w jakichś dużych blokach. Bardzo o tym dużo rozmawiamy z księżmi i myślimy, tak żeby nie stracić kontaktu z parafianami, ale żeby też, broń Boże, nie być dla nikogo zagrożeniem, kimś, kto przenosi tego nieszczęsnego wirusa, patogen. Też będziemy w najbliższych dniach o tym mówić, gdy podejmiemy decyzję. Ale to każda diecezja, każdy biskup proponuje, zarządza dla własnej diecezji to, co uważa za najmądrzejsze, najlepsze i co też było też wypracowane na konferencji episkopatu. Tym bardziej, że ta sytuacja jest rzeczywiście bardzo dynamiczna i my z dnia na dzień otrzymujemy zupełnie tak. O nowym czasie, tak. Od 28 grudnia do 17 bodajże stycznia, więc to będzie, to jest centrum kolędy. Zobaczymy jeszcze, na pewno w najbliższych dniach będziemy o tym mówić w kościołach. A czy diecezji toruńskiej już jakieś wytyczne zostały? Tak. Ksiądz biskup wydał, właściwie Wydział Duszpasterski dał takie polecenie, czy taką informację, że nie może kolęda odbyć się w dotychczasowym takim zakresie i charakterze jak do tej pory. A więc na pewno z udziałem nie wolno ministrantów, nie wolno organisty, o ile sugerowano, może kolędy na zaproszenie. Ostatnie decyzje rządowe też wskazują na to, że nawet i to będzie dosyć utrudnione. Mimo to Wydział Duszpasterski zostawił nam pewną swobodę, byśmy mogli dostosować formę kolędy do okoliczności też parafii. My mamy 18 wiosek w parafii, więc jest to troszeczkę inne duszpasterstwo niż w Dobrzyniu, gdzie parafia jest bardziej scentralizowana. U nas jest bardzo rozproszona, żeby parafię przejechać z jednego krańca na drugi, to trzeba około 20 km przejechać. Ksiądz Michał, który odwiedza chorych co miesiąc, to łącznie robi 82 km tego dnia. To tak się tylko wydaje, nie? Ale to jest naprawdę problem odległości. I myśmy już podjęli taką decyzję, że jednak w nawiązaniu do tego, co powiedział ksiądz proboszcz tutaj z Dobrzynia, też ksiądz Jarek, że też i istota kolędy to jest przede wszystkim te odwiedziny w domach, ale wspólna modlitwa. I nie chcemy z tej wspólnej modlitwy rezygnować. Zapraszamy do kościoła przedstawicieli każdej rodziny z danego odcinka kolędowego, gdzie będą dodatkowe msze święte. To będzie o 17 msza święta w ciągu tygodnia, odprawiana w intencji mieszkańców danego odcinka. Po tej mszy będzie specjalne błogosławieństwo kolędowe udzielone i również będziemy rozdawali obrazki kolędowe z możliwością, z tyłu na obrazkach są nadrukowane modlitwy do udzielenia błogosławieństwa przez ojca rodziny na przykład, czy matkę rodziny w domu, gdy wrócą do swojego domu. Także no jest to jakaś forma tego wspólnego spotkania modlitewnego w tak ważnym i trudnym dla nas czasie, jakim bez wątpienia jest też ta epidemia.
Bardzo dziękuję za tę informację. No, tak naprawdę do tej pory, no jak z każdym, w każdej innej dziedzinie, no, nie mieliśmy z tą sytuacją do czynienia i odwoływanie no, takich wizyt, powiedzmy rok temu, nie mieściło się po prostu w głowie, a w tym momencie jest to tak naturalne, tak jak powiedział ksiądz Jarek, no, każdy się boi być zagrożeniem dla osób postronnych i no, stąd te prawdopodobnie też te decyzje, żeby każdy jednak, to też jest takie ciekawe, że tą dowolność jednak zostawiają wam, no i wy macie podejmować decyzje, które no, nie są łatwe i tak naprawdę nie ma dobrego wyjścia w tej sytuacji. Chociaż to jest równie dobre, bo każda parafia ma inną strukturę. To jest też to. Właśnie, tak, jeżeli to jest jakaś parafia, gdzie są tylko niewielkie skupiska domów, no, nie wioski, jak to kiedyś były wioski duże, a weźmy blok Tasienkiewicza, u nas tam Mickiewicza, potem to jest po 70 rodzin na niewielkiej przestrzeni, no to są dwa różne sposoby podejścia do tej grupy osób musimy znaleźć. Ale jesteśmy też blisko tego sposobu, o którym mówił ksiądz proboszcz Andrzej, że też będziemy zapraszać do kościoła przedstawicieli poszczególnych ulic, bloków, ale szczegóły to w ogłoszeniach. Tu może jeszcze jedną rzecz chciałbym dodać. Na pewno też i wyrażę też i taką opinię tu księdza Jarka, że chcielibyśmy bardzo przeprosić tych wiernych, którzy ze względu na obostrzenia nie mogli uczestniczyć w nabożeństwach. Dla mnie, ja miałem różne trudne chwile w swoim życiu, także i udział w stanie wojennym, kiedy też przeżywałem Wigilię pod lotniskiem w Rębiechowie. Coś niesamowitego, ale to może przy innej okazji byśmy sobie porozmawiali. Ale powiem tak, że powiem wam, że tak trudnych chwil jeszcze nie przeżywałem. Kiedy przyszło mi zdecydować, kto może uczestniczyć we mszy świętej, a kto nie. Nie chciałbym tego przeżywać dłużej i jeszcze raz. To są tak trudne decyzje, żeby powiedzieć, no niestety musimy zamknąć kościół, bo więcej wiernych nie możemy wpuścić. To mówię, to nie jest tak, że to się dzieje automatycznie. To nie wyobrażają sobie wierni, ile to kosztuje nas, żeby takie drzwi zamknąć i powiedzieć, niestety nie możecie uczestniczyć. No właśnie, no, jaki może być komentarz do tego? Ja tylko może też spuentuję ten temat w ten sposób, że no, mam brata, który jest proboszczem w Bawarii i w zasadzie od wiadomość z ostatniego dnia, gdzie opowiada mi, że na 10 mszy, które miał w zasadzie przygotowanych na ten okres Bożego Narodzenia, nie odprawi żadnej. Akurat sytuacja w Bawarii jest taka, zresztą jest całkowity lockdown w Niemczech, że no, kościoły są znowu całkowicie zamknięte dla wiernych. No, dramat goni dramat tak naprawdę i oczywiście jest to zrozumiałe ze względów epidemiologicznych w miejscach, gdzie ta pandemia rzeczywiście jest szalenie wyraźna i nasilona. Natomiast dla osób, dla których msza jest pokarmem, jest w zasadzie tą wytyczaniem kolejnego tygodnia, mówimy o mszach niedzielnych, no jest szalenie trudna i pogodzić w zasadzie swoje sumienie i tą sytuację, no tak jak powiedziałem na samym wstępie, z taką sytuacją nie mieliśmy do czynienia i w związku z tym też okoliczności są trudne, nawet te, które nam w tym momencie towarzyszą. Mamy tutaj jest taka informacja dla Państwa. Mamy odległość między sobą. Tutaj były właśnie pytania, czy będziemy naszą rozmowę prowadzili w maskach, czy bez masek, w przyłbicach, czy bez przyłbic. No, zachowujemy te środki ostrożności no, maksymalnie jak potrafimy. Natomiast no, też nie jesteśmy w stanie określić ani czasu, ani godziny, tak jak w naszym życiu, czy nas ten wirus dopadnie, czy nie.
No tak, no, mamy nową sytuację i jak w zasadzie z wszystkimi innymi tematami, no, nasuwa się kolejny temat związany z tym, że do tej pory, bynajmniej tak to postrzegałem i myślę, że większość z nas, że ten pęd przygotowań przedświątecznych jest tak szalony, że w pewnym momencie zapominamy w zasadzie, po co my biegniemy, do czego zmierzamy. No owszem, 12 potraw na stole wigilijnych jest mile widzianych, no ale w zasadzie ten szał zakupowy w zasadzie zakłóca nam całkowicie ideę tego spotkania przy wigilijnym stole. No teraz chyba tego pędu siłą rzeczy no nie widzimy na ulicach. Jakie macie, nie mówię, że często bywacie na ulicach, no ale jakie macie spostrzeżenia właśnie związane z tą sytuacją i tymi przygotowaniami, które były tak naprawdę bezsprzecznie najważniejsze, a ten Bóg się rodzi, no powiedzmy, był gdzieś tam z boku. Księże Andrzeju. Być może jest to też taki znak od Pana Boga, żebyśmy zwrócili naszą uwagę na istotę świąt Bożego Narodzenia. Mam siostrę w Niemczech, która, siostrzenice też, które obie są tam nauczycielkami. Siostra jest wychowawczynią przedszkola. To gdy próbowała w przedszkolu, w którym większość dzieci jest wyznania muzułmańskiego, zapoznawać dzieci z różnymi formami przeżywania świąt Bożego Narodzenia, ale też zadawała pytanie i innym dzieciom też, i katolikom, i chrześcijanom, z czym to jest związane, to te święta, no to większość dzieci zdecydowana odpowiadała, że z przyjściem Mikołaja. Więc to może być Mikołaj w centrum Bożego Narodzenia. A tu może Pan Bóg chce nam powiedzieć, żebyśmy się troszeczkę zatrzymali i odkryli tę wielką tajemnicę naszej wiary. Poza tym myślę, że może to nie chodzi mi o zestawienie czasowe, ale samej mentalności. Tak trochę mi to przypomina też czasy tego kryzysu naszego gospodarczego, kiedy raptem wyłączano prąd, ogłaszano 20 czy 22 stopień zasilania. Telewizja nie działa, radio nie działa. Ludzie załamani, co mają teraz robić? No, poradziliśmy sobie z tym problemem. Dzisiaj no, też wielu mówi, no tak, jak galerie są zamknięte, sklepy, to co my mamy teraz robić? Przepraszam za takie porównanie. Ale mówię, to chciałbym, żeby rzeczywiście ten czas nie tyle poświęcić właśnie na bieganie, to też ma znaczenie, żebyśmy się obdarowali prezentami. To też ma znaczenie, żeby no, stół był godnie przygotowany też na prawdopodobnie tylko w najbliższej rodzinie ze względu na obostrzenia. To też ma znaczenie, ale żebyśmy w tym wszystkim nie zgubili istoty, że tak naprawdę ten czas to jest właśnie taka radość, że oto dziecię Boże przyszło do nas. I tak jak w każdej rodzinie, gdy rodzi się dziecko, ono zmienia wszystko w rodzinie. Wszystko, praktycznie wszystko jest podporządkowane temu dziecku. Tak myślę, że Pan Jezus też oczekuje od nas takiej reakcji, takiego przyjęcia. Tak jak to w rodzinach, gdy rodzi się małe dziecko. No właśnie, w zasadzie w tym czasie nowej symboliki nabiera przekaz, z którym mieliśmy zawsze przy stole wigilijnym do czynienia, a więc z miejscem dla wędrowca, z pustym talerzem, przygotowanym miejscem dla, powiedzmy, osób, które mogą do nas dotrzeć. No, oczywiście tradycja sięga XIX wieku. Jest to tradycja polska, szanowni państwo. Tradycja sięga XIX wieku, czasów powstań, czasów zsyłek na Sybir i tak dalej, gdzie tak naprawdę oczekiwaliśmy, no pierwotnie było to miejsce dla zmarłych, ale już nie wchodzimy w te szczegóły pradziejów, tylko w zasadzie to, z czym mieliśmy do czynienia do tej chwili. Teraz są obostrzenia na tyle silne, no właśnie, czy czekamy na tego wędrowca? Czy stawiamy ten pusty talerz? To jest taki piękny symbol. Najczęściej przy tym miejscu nikt nie siada, ale ten talerz jest przygotowany. On jest tam, może być znakiem otwartego serca. Dzisiaj nauczyliśmy się
być wrażliwi na potrzeby innych ludzi przez w nowy sposób. Bardzo dużo chociażby no, grup wolontariackich, młodzieży, wiele organizacji, które się zajmują systemowo bądź jako wolontariusze pomocą. Symbol pozostał, jest piękny, natomiast dzisiaj dysponujemy nowymi sposobami. Ja przy okazji chcę podziękować wolontariuszom to z naszej parafii, którzy wykonali dwie wspaniałe akcje ostatnio w grudniu. O szczegółach nie będę mówił, bo wszystko tam jest na Facebooku i na fanpage'u naszego wolontariatu. Ale to dobro, które widzę w tych młodych ludzi i tych dorosłych, którzy ich wspierają, bo to często za środki otrzymane od dorosłych jest ogromne. I to, czego nie możemy dać, czyli ugościć potrawą tego wędrowca, dajemy w inny sposób przez wiele, wiele organizacji pomagających ludziom potrzebującym. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, powoli zmierzamy do końca. Tutaj Pan Krzysztof już się uśmiecha, jest z tego tytułu bardzo zadowolony, ponieważ prosił 15-25 minut. Ja nie wiem, ile rozmawiamy, ale mamy jeszcze chwilę. Z racji wykształcenia, pełnionych obowiązków w Domu Kultury, też patrzę na święta Bożego Narodzenia jako na pełnej symboliki. Czas przedstawień w sztuce i na dzisiejsze spotkanie przygotowałem w zasadzie dwie prace, dwa przedstawienia, zupełnie różne, jeżeli chodzi o tematykę te same. Przedstawię Państwu obraz Hugo van der Goese'a Adoracja. Jest to praca powstała w gotyku i na pozór panuje w tej pracy ogromny chaos. Tak naprawdę, jeżeli nie skupimy się, to możemy nawet nie zauważyć bohatera tego obrazu, a więc nowonarodzonego Chrystusa, który jest w zasadzie poniżej centralnej części. Jest położony na bruku. Leży sam. Cała reszta w zasadzie towarzystwa, które dookoła funkcjonuje, jest oddalona od Chrystusa. Oczywiście to jest obraz gotycki, a więc niesie za sobą ogromny przekaz ikonograficzny. Tutaj bez znajomości tak naprawdę Ewangelii zwykły odbiorca niewiele tematów może zauważyć. Józefa, który jest po lewej stronie obrazu, który jest odsunięty, ale który ma zdjęte sandały na dowód w zasadzie swojej uniżoności, jest oddalony ze zdjętymi sandałami. Maryja, która wcale nie jest radosna, ponieważ ona wie, jaki los czeka jej syna, po co ten syn się narodził. Jest skupiona, jest, można powiedzieć, smutna. Towarzystwo tutaj, z tej strony, są to kupcy gandawscy, którzy w swojej naturalności w zasadzie symbolizują cały lud Boży, spracowany. Oni mają akurat dłonie chyba najbardziej spracowane, zmęczone w całej ikonografii historii sztuki. Chrystus, tak jak powiedziałem, jest na dole, ale on rozświetla, szanowni Państwo, on rozświetla w zasadzie cały obraz. No i Maryja, powiedziałem, jest smutna, ale dłonie, jeżeli przekątne poprowadzimy przy obrazie, ma serce. Dłonie składają się w serce. Szalenie ogrom tutaj. Tak naprawdę inaczej tego nie można powiedzieć. Symboli, które pokazują losy nowonarodzonego Chrystusa od narodzenia do śmierci. Do śmierci, szanowni Państwo. Tutaj widzimy kwiaty. Te kwiaty, trzy kwiaty, w
też mają swoje znaczenie. One symbolizują trzy gwoździe, które będą przybite do ciała Chrystusa. Za kwiatami widzimy snopek siana. I tutaj wracamy w zasadzie znowu do symboliki Betlejem, a więc do domu chleba. Obraz pełen symboli, nie dla każdego oczywisty przy pierwszym spojrzeniu. Sztukę fajnie studiować, sztukę fajnie umieć też czytać. Ale dla kontrastu przygotowałem drugą pracę. Georges de la Tour. I tutaj jest tytuł Nowonarodzony. Bardzo prosty w swojej formie obraz. Obraz barokowy. Co tak naprawdę rzuca się w oczy? Rzuca się w oczy ciemność panująca. Młoda kobieta przytulająca do piersi nowonarodzone dziecko. Szczelnie owinięte. Ale widzicie Państwo doskonale, jest oświetlone. Oświetlone przez starszą kobietę trzymającą świecę. I w zasadzie z tej ciemności powstaje jasność. Jasność skierowana na Chrystusa Nowonarodzonego. Jasność, która symbolizuje tak naprawdę, że ta ciemność została przezwyciężona poprzez nowonarodzone dziecko. Oczywiście niezliczona ilość dzieł w ikonografii historii sztuki dotyczy tego wydarzenia, o którym dzisiaj rozmawialiśmy. I pytanie do naszych pasterzy. Czy jakieś też symbole związane z narodzeniem, oprócz tych takich, no wszem i wobec znanych, czyli ten Mikołaj, czyli ta choinka, czy macie coś w swoim sercu takiego innego? Może zaskoczę. Zapach. Chciałbym. O. Święta po prostu pachną. I to od samego dzieciństwa gdzieś się utrwala w nas, że wchodząc do domu, to było wiadomo, że to idą święta, bo o tym mówił zapach. Na pewno też i ta krzątanina cała, to też ma swój urok. Ale pamiętam jeszcze z lat dziecinnych, gdzie no, było niewyobrażalne, żeby święta Bożego Narodzenia przeżyć bez Eucharystii, bez przyjęcia Komunii Świętej, a więc wcześniej sakrament spowiedzi. Ksiądz Jarek może potwierdzić, jakie tłumy ludzi przychodziły do spowiedzi jeszcze kilkanaście lat temu. Pamiętam takie spowiedzi jeszcze w Chełmży, gdy byłem wikariuszem, kiedy siedzieliśmy właściwie non-stop przez cały dzień i jak ludzie byli wierni, byli oburzeni, że ksiądz wychodzi z konfesjonału, a musiał z niego wyjść, no bo po prostu załatwić też swoje potrzeby, choćby do ubikacji. Ale byli oburzeni, że dlaczego nie spowiada dalej. Więc to też, to co się działo w tym wymiarze religijnym, to też było wielkie przeżycie, ta droga na pasterkę. W tym roku pewnie śniegu nie będzie, ale też ten mróz doskwierający, ogorzałe od mrozu twarze, no ale też to jest charakterystyczne, jak się zmienia niestety takie przeżywanie też świąt Bożego Narodzenia, jak kiedyś kapłan wchodził na rozpoczęcie liturgii i właśnie najczęściej intonował organista Bóg się rodzi, to no, drżały ściany kościoła. Dzisiaj stosujemy ekrany, zachęcamy w różny sposób. Udział jest zupełnie inny. To już jest inaczej. Gdzieś na pewno też te prezenty, na które czekaliśmy. Ja mam jeszcze cztery siostry. Choinkę zdobiliśmy razem z mamą i z tatą. Teraz to no, są różne mody z choinkami.
Widziałem niedawno w internecie, moja siostra mi pokazywała choinkę, która kosztuje 9000 zł. No, myślałem, że się załamie. W każdym razie nasza choinka była ozdobiona też i ciastkiem, cukierkami. Pomijam już fakt, że wiele z tych sami robiliśmy łańcuszki, że wiele z tych cukierków nie wytrwało do świąt Bożego Narodzenia. Opakowanie zostało, ale cukierki myśmy już zjedli. Ale też pamiętam też te czasy, kiedy na święta Bożego Narodzenia, to chyba było 3 razy w roku, na Wielkanoc, na Boże Narodzenie i na przyjęcia, kiedy na półkach pojawiały się pomarańcze. Ten zapach pomarańczy. Dzisiaj to, gdy mówimy młodym ludziom, że kilka godzin staliśmy w kolejkach, żeby wyroby czekoladopodobne dostać, a co dopiero czekoladę. Więc to też ma gdzieś jakiś taki wymiar, to utrwaliło nas też w takim przeżywaniu, a nie innym świąt Bożego Narodzenia. Może tyle. Zapach, bardzo fajnie. Rzeczywiście, te pomarańcze do dnia dzisiejszego podobnie mi się kojarzą. Jak widzę pomarańcze i rzeczywiście one pachną, są świeże, to kojarzą mi się z Bożym Narodzeniem. No ale generalnie teraz, idąc tym tropem, no to Boże Narodzenie byśmy mieli codziennie. A u księdza Jarka, jak to... Bo tutaj zahaczyliśmy też właśnie fajny temat związany z dzieciństwem. No tutaj z dzieciństwa tak się kojarzyło. A u księdza Jarka jak to było? My tak mamy z księdzem Andrzejem mniej więcej około 60 lat, więc podobne też i perspektywy, i odniesienia. Ja może tak krótko, co mi się tak utrwaliło. Kiedyś jak się jechało na święta, to się jechało na święta na 2, na 3, na 4 dni, bo autobusów nie było powrotnych i trzeba było zostać u rodziny i się kilka dni świętowało razem. Nie było tak, że ktoś wpadł samochodem i za 3 godziny po Wigilii już go nie było. Był taki spokój. Pomijając to wszystko, co obudził we mnie też księdz Andrzej, te wspomnienia tych długich cukierków wiszących, prawda, czy nawet świeczek, prawdziwych świeczek na choince, na tych żabkach metalowych można było zapalić i pilnować, żeby choinka się nie zapaliła. To jeszcze takie wspomnienie, jak z dziadkiem chodziłem do obory, do krów, żeby zwierzętom dać opłatek, ale on był nie biały, bo biały był tylko dla ludzi. To był kolorowy opłatek. U nas na kurpiach, pewnie nie tylko u nas, był taki zwyczaj, że również i zwierzętom jakby trzeba było zaznaczyć, że jest to i na świecie coś się dzieje ważnego. I to zwierzę stawało się takie trochę bliższe, bo ono też dostawało opłatek. Nie taki sam, bo był czerwony, różowy, niebieski, zielony, ale też po Wigilii, po naszej wieczerzy, chodziłem z dziadkiem, lubiłem ten moment, żeby właśnie podać zwierzętom, krowie, cielaczkom opłatek. To bardzo, bardzo wyraźnie pamiętam. Ze smakiem jadłem na pewno. Tak, one rozumiały wszystko, mówiły. No właśnie. Kończymy dzisiejsze spotkanie. Z tyłu głowy mam jeszcze, że spotykaliśmy się tak naprawdę w różnych miejscach. W czasie Wigilii organizowanych przez w zasadzie wszystkie instytucje miasta, gminy, powiatu. Byliście szalenie rozchwytywani, chyba najbardziej z burmistrzem włącznie, jeżeli chodzi o osoby w tym mieście. No w zasadzie z godziny na godzinę. Ja pamiętam doskonale, jak musieliście wychodzić, bo już kolejna instytucja czeka, już wszyscy czekają, przebierają nogami. No w tym roku dzięki Bogu tego uniknęliście. To chyba macie więcej czasu dla siebie i jak to wygląda? Co do tego czasu to nie zgodziłbym się. Oczywiste jest, że nie uczestniczymy w tylu miejscach, gdzie nas zapraszano na opłatki, na ważne spotkanie przedświąteczne. Przy okazji chcę podziękować za ogromną ilość życzeń, które podobnie jak w
poprzednich latach otrzymaliśmy z różnych instytucji samorządowych i zakładów pracy i szkół i przedszkoli i od osób prywatnych. To się nie zmieniło. Nas nie ma tam, no, nie ma tych spotkań też w szkołach czy gdziekolwiek na pewno. Czy mam więcej czasu? Zmieniła się nieco organizacja naszego dnia. Żeby dzisiaj na przykład odwiedzić około 20 chorych, wczoraj musieliśmy podzielić wszystkich i z każdym się skontaktować telefonicznie, potwierdzić, że każdy jest zdrowy, że czeka, podać godzinę. Czas poświęcamy na rzeczy, na które wcześniej nie poświęcaliśmy. Dziś trzeba uprzedzić telefonicznie, precyzyjnie, będzie ksiądz i o tej godzinie. Podobnie myślę, że księża, którzy uczą religii, podobnie jak wszyscy nauczyciele, mają to samo odczucie, że nauczyciel pracuje właściwie podwójną ilość godzin, pracując zdalnie z domu. To samo dotyczy księży. Jeżeli uczą religii, to nie jest tylko czas, kiedy mówią przez laptopa czy przez inny środek, ale kiedy trzeba odpowiedzieć na spływające prace, to jest podwójna ilość czasu potrzebna, żeby być nauczycielem. Ja współczuję nauczycielom wszystkim, i katechetom, i księżom, i uczącym czegokolwiek, bo to jest trudne. Więc to nie jest tak czasem, że jest. Spowiadaliśmy też sami jako spowiednicy bez pomocy z dekanatu, podczas rekolekcji. Tutaj nie ma dużej. To nie było absolutnie złośliwe, to po prostu tak. Chodziło mi o to, żeby wyciągnąć te informacje, żebyście Państwo usłyszeli, że czasu plebani nie mają absolutnie więcej. W miejscach i w innym sposób pracujemy, wcale nie jest to łatwiejsze. Myślę, że w Gorubiu jest tak samo. Podobnie, ale to zanim... Powiem, jak to wygląda, w moim przynajmniej wypadku, to chciałbym też bardzo podziękować dotychczasowym organizatorom opłatków, którzy nas zapraszali, straży pożarnej, burmistrzowi też, gdzie mieliśmy opłatek właśnie z bezdomnymi czy potrzebującymi, instytucje różne, tam gdzie mogliśmy, pojawialiśmy się, ale przede wszystkim chcę tutaj wyrazić wielkie uznanie też i taki szacunek i też wezwać do takiej pamięci odnośnie Domu Pomocy Społecznej i wszystkich ośrodków terapeutycznych. Oni tu, czy na PTTK, czy w Dobrzyniu, oni są w szczególnej sytuacji. Rozmawiałem niedawno z jedną z pań, która przyszła też z życzeniami w imieniu wszystkich mieszkańców Domu Pomocy Społecznej i mówi, że właściwie od marca oni w ogóle nie wychodzili z domu. My mamy problemy, żeby się zastosować do tych obostrzeń na 2 tygodnie, jak jest kwarantanna, to dostajemy już takiego kręćka, a oni nie wychodzą z domu od marca. Jednego dnia wywieziono chłopców do lasu, żeby się po prostu w tym lesie trochę wybiegali, ale to ten czas, który wtedy poświęcaliśmy właśnie na dzielenie się opłatkiem, na spotkania z różnymi ludźmi, to dla mnie był naprawdę taki szczęśliwy, gdzie mogłem uścisnąć dłoń, gdzie mogłem złożyć życzenia, gdzie mogłem połamać się chlebem, że brakuje tego. Ale też chciałem powiedzieć, że być może też i Pan Bóg tymi okolicznościami chce nam, kapłanom, zwrócić uwagę, żebyśmy i my w tym naszym codziennym życiu nie utracili właśnie tego, co jest najważniejsze, bo bez wątpienia i oprawa liturgiczna, i troska o Kościół, o duszpasterstwo, to ma wszystko ogromne znaczenie. Ludzie chcą i oczekują od kapłanów coraz więcej, ale my też potrzebujemy takiego wewnętrznego skupienia, czasu na spotkania osobiste z Panem Jezusem. Ja pamiętam jednego spowiednika, który, bo się spowiadamy tak samo, to nie jest tak, że my tylko spowiadamy innych, my się też spowiadamy. I jak jeden ze spowiedników zwrócił mi uwagę bardzo słuszną, mówi: pamiętaj, możesz podzielić się z innymi tylko tym,
co sam posiadasz. I może to jest też taki czas dla nas, żebyśmy na nowo sobie w sobie odkryli ten wielki skarb, z którym mamy się dzielić z innymi. Powiem tak. Czasy są okrutne dla nas wszystkich, ale święto, które za chwilę będziemy przeżywali, jest najbardziej radosnym świętem w zasadzie w każdej rodzinie, więc no cieszmy się. Za chwilę będziemy śpiewali Bóg się rodzi. Mam nadzieję, że z ogromnym uśmiechem i bardzo głośno. Jeżeli niekoniecznie będziemy mogli spotkać się na pasterce, to zaśpiewajmy w domu przy wspólnym, rodzinnym, wigilijnym stole. Głośno. Tak, żeby rzeczywiście tą radość z tych wyjątkowych świąt czerpać pełnym sercem. Rozpocząłem spotkanie mówiąc, że spotykaliśmy się w Domu Kultury. Dzisiaj spotkaliśmy się na plebanii. Ale nie znaczy, że nie zorganizowaliśmy konkursów, które rokrocznie prowadzimy i zachęcamy młodych ludzi do uczestniczenia w śpiewaniu, w tworzeniu. Wszystko na chwałę Nowonarodzonego. Poproszę na koniec księży proboszczy o podpisanie dyplomów. Tutaj mamy statuetki, które będą za chwilę przekazane zwycięzcom. Dyplomy przekazane, podpisane już przez burmistrza, przeze mnie i w tym momencie przez współorganizatorów, księdza proboszcza Kościoła Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzyniu nad Drwęcą, księdza Jarosława Kuleszę i księdza Andrzeja Zgłowskiego, kanonika, proboszcza Kościoła Świętej Katarzyny, parafii pod wezwaniem Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu. Szanowni Państwo, jesteśmy świadkami podpisywania dyplomów za udział dla osób wyróżnionych w konkursach organizowanych od wielu, wielu lat przez Dom Kultury i parafię golubską i dobrzyńską. Księża proboszczowie zawsze byli obecni na tych wydarzeniach w Domu Kultury. Ze względu na pandemię no, nie mogliśmy przeprowadzić tego jednego i drugiego konkursu w Domu Kultury. Trzeba było to zrobić zdalnie. Dostaliśmy wspaniałe, wspaniałe utwory nagrane przez dzieci, młodzież. Utwory były w czterech kategoriach i również rękodzieło artystyczne Boże Narodzenie 2020. W ograniczonej ilości i formie. Do tej pory rękodzieła artystyczne mogliście Państwo nabywać po mszach świętych w kościele w Dobrzyniu. I tak naprawdę te prace zabierać do siebie, do domów, gościć te prace na stole wigilijnym w czasie świątecznym. Ten rok, jak w każdej dziedzinie, jest inny i niestety został przeprowadzony tylko zdalnie, a więc nie będziecie mogli nabyć, ale jestem przekonany, że jestem optymistą, że w przyszłym roku wrócimy do starej formuły i będziemy mogli gościć cudowne prace, cudownych artystów, jak również słuchać cudownych kolęd w Domu Kultury. Szanowni Państwo, w przeglądzie kolęd i pastorałek będziecie mogli Państwo uczestniczyć osobiście. Do tej pory Dom Kultury na scenie prezentowaliśmy no, wspaniałe polskie tradycyjne utwory kolędowe, pastorałki. Tym razem dotarły one do nas drogą mailową i za pośrednictwem i dzięki telewizji Golub Dobrzyń będziecie mogli wszystkie utwory zobaczyć właśnie w programie świątecznym. Wszystkie, ponieważ wszystkie zasłużyły na wyróżnienie. Taka była wola jury. Ale z czego jestem ogromnie szczęśliwy, ponieważ kolędy tak naprawdę śpiewać każdy może, są cudowne i na pewno wypadają najpiękniej w każdym wykonaniu. Dziękuję.